Prawie 4000 młodych pątników dotarło na Jasną Górę w ramach 35. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. W tym roku wędrowali oni pod hasłem Bądźcie stróżami poranka. Zawsze to jest ogromne przeżycie, zwłaszcza, że to jest taki cały dzień. Dzisiaj, kiedy teraz zaczynam witać akademicką, ale skończę dopiero po 6:00 paulińską główną. Jest to radość Kościoła, który pielgrzymuje i podejmuje te wszystkie intencje, które na początku tej pielgrzymki do nich kierowałem i prosiłem, żeby modlili się i za Polskę, i za diecezję warszawską, i za seminarium, i za powołania, więc to jest jakaś taka konkluzja tych 10 dni dla nich w tym roku trudna, ponieważ mieli ciepło, bardzo ciepło, ale są zadowoleni i szczęśliwi. Trasa pielgrzymki akademickiej to 290 km, które pokonano w 10 dni. To już moja druga pielgrzymka. Poszłam w pielgrzymkę przede wszystkim dlatego, że jest to niesamowite doświadczenie bliskości, realnej obecności Boga i uczy nas odnajdywać Boga w najprostszych rzeczach i w innych ludziach. I tak jak brzmi hasło mojej grupy harcersko-jezuickiej, Szara, to znaczy pielgrzymuję, aby poznać siebie, przyjaciół Boga. I myślę, że to jest idealna definicja i wytłumaczenie, dlaczego dzisiaj również doszłam tutaj i dlaczego wyruszyłam w drogę 5 sierpnia. Przed szczytem Jasnej Góry pielgrzymi spotkali swoje rodziny, swoich przyjaciół, a także swoich pasterzy. Powodów jest bardzo wiele, trzeba byłoby pewnie dużo czasu, ale przede wszystkim po pierwsze dlatego, że tutaj idą moi wierni z mojej diecezji warszawsko-praskiej w kilku grupach, które są zdecydowanie związane z miejscowościami naszej diecezji. Nie zapominajmy, że pielgrzymka kiedyś WAPD, Warszawska Akademicka Pielgrzymka Diecezjalna, to było doświadczenie archidiecezji warszawskiej, które ja zresztą sam też szedłem 10 razy, a wcześniej byłem 3 razy w 17 paulińskich czy akademickich. I to jest jakby ten pierwszy motyw. Są moi wierni, moi parafianie, moi diecezjanie, moi przyjaciele, moi znajomi, moi wychowankowie i to jest podstawowa sprawa. Druga, już trochę wspomniałem, serce tak naprawdę jest przy tej pielgrzymce. Ja 10 razy razem z nimi chodziłem jako uczeń szkoły średniej, podstawowej, kleryk jako ksiądz, teraz jako biskup jakoś się na razie nie udaje. W każdym bądź razie i to jest ta niesamowita okazja, żeby być razem z nimi. A myślę, że tak naprawdę chyba najważniejszy powód to tego dnia nie być na tym miejscu, nie być przy matce. To byłoby bardzo smutno. I dlatego jestem. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna jest pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę organizowaną przez Kościół Akademicki Świętej Anny w Warszawie. W swoich szeregach gromadzi przede wszystkim studentów, a także uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.